Cześć, z tej strony Kasper Szarkiewicz i dziś odcinek dla bardziej zaawansowanych osób, w którym omówimy sobie strukturę danych, jaką jest STOS. Zapraszam do oglądania. STOS to struktura danych bardzo często wykorzystywana w aplikacjach. Jej przepływ informacji oparty jest na zasadzie LIFO, czyli Last In, First Out, o którym powiem dokładniej zaraz. STOS możemy sobie wyobrazić jako pudełko, albo jako po prostu STOS, tak jak sama nazwa wskazuje. Ma on bardzo często dostępne trzy metody, jakimi są pick, pop oraz push, o których dokładniej powiem zaraz. Popularnym przykładem wykorzystania stosu jest historia naszej przeglądarki. Gdy przeglądamy internet, do naszego stosu dodawane są kolejne elementy, jakimi są linki do stron. Przechodząc na kolejne podstrony, aktywuje się metoda push, która dodaje kolejny element do naszego stosu. Dodaje się to do naszego stosu, tak jak na przykład gdy dodajemy książki do stosu książek. Nakładamy najnowszą książkę, którą dodajemy do stosu, na książkę, która już była tam wcześniej. Czyli najnowsze elementy są na samej górze. I jeżeli chcemy przejść do ostatniej podstrony, na której byliśmy, klikamy tutaj przycisk i aktywuje się metoda pop, która zwraca nam element, który jest na samym szczycie naszego stosu, czyli element najnowszy, gdyż najnowsze elementy znajdują się na samej górze naszego stosu. Na tym właśnie polega przepływ danych LIFO, gdzie najnowsze elementy w naszym stosie są na samej górze i one jako pierwsze wychodzą. Przejdźmy teraz do konkretnego przykładu, żebym mógł to lepiej wytłumaczyć. Tutaj mamy nasz przykładowy stos. Ja często wyobrażam sobie stos jako stos książek, gdzie nakładamy jedną książkę na drugą i ta najnowsza znajduje się na samej górze. I jeżeli chcemy dostać się do jakiejś książki, musimy je ściągnąć po kolei z siebie. Czyli ściągamy najpierw te, które są najnowsze. Te, które są na samej górze naszego stosu. Pokażę to teraz na przykładzie. Tutaj widzimy wizualizację naszego przykładowego stosu, gdzie już mamy zamieszczony element Pikachu, którego dodaliśmy za pomocą metody push. Jeżeli chcemy dodać kolejną wartość, używamy znowu metody push i w ten sposób dodaliśmy naszego Geralta z Rivii. Następnie dodajemy kolejną wartość za pomocą metody push i pojawia nam się Charmander. Jak widzicie, najnowsze wartości, które dodaliśmy, są na samej górze naszego stosu, a najstarsze na samym dole. I nie da się do nich dostać tak od razu, gdyż żeby dostać się do tych wartości z dołu, musimy najpierw zdjąć te wartości z góry, tak jak w stosie książek. Wartości z naszego stosu zdejmujemy za pomocą metody pop. Jak widzimy, za pomocą metody pop wyciągamy najnowszy element, który znajduje się w naszym stosie. W ten sposób wyjęliśmy właśnie wartość Charmander. Jeżeli znowu użyjemy metody pop, tym razem wyciągniemy Geralta z Rivii. Na tym właśnie mniej więcej polega stos. I na tym również polega przepływ danych LIFO, gdzie wkładaliśmy elementy po kolei i najnowsze znajdowały się na samej górze, czyli last in, i elementy zdejmowaliśmy od najnowszych, czyli first out. Ostatni dodany, czyli najnowszy dodany, wychodzi jako pierwszy, first out. Teraz przejdźmy do kodu, żebym mógł pokazać, jak to zaimplementować w Pythonie. Mam odpalony edytor tekstu Visual Studio Code i obok mam odpaloną konsolę, w której będziemy sprawdzać nasz kod. Więc jak zaimplementować stos w Pythonie? Całą strukturę stosu oprzemy o listę, bo w liście bardzo łatwo dodawać kolejne elementy, tak jak potrzebujemy, a także łatwo później usuwać je z niej. Więc zadeklarujmy sobie klasę stack, czyli po angielsku stos. Następnie tworzymy konstruktor, którym stworzymy zmienną stack, która będzie trzymała pustą listę, bo na początku nasz stos jest pustą listą. Następnie tworzymy pierwszą z metod, którą będzie metoda push. Na początku metody przyjmują swój kontekst, czyli self, żebyśmy mogli się odwołać do naszej zmiennej stack, i następnie będzie przyjmować przedmiot, który będziemy do niej dodawać. Odwołujemy się teraz do naszego stosu, który zaimplementowaliśmy w konstruktorze, czyli w funkcji, która się wywołuje przy tworzeniu obiektu danej klasy. Self stack za pomocą metody append będziemy dodawać przedmiot do naszej listy, do naszego stosu. Żeby sprawdzić, czy nasza metoda działa, musimy stworzyć metodę, która pomoże nam przekonwertować naszą listę na typ string, abyśmy mogli ją swobodnie pokazać w konsoli. Dlatego definiujemy metodę str, której będziemy zwracać przekonwertowaną na typ string naszą listę. Metoda ta wywołuje się wtedy,
gdy obiekt klasy stack chcemy przekonwertować na ciąg znaków, czyli na przykład w sytuacji, gdy chcemy użyć funkcji print i wrzucić do niej obiekt naszej klasy. Stwórzmy sobie nasz stos. W zmiennej myStack zamieszczę sobie nowy stos i w tym stosie użyjemy metody push i za pomocą tej metody push możemy dodać element do naszej listy. Niech będzie to Pikachu. Teraz możemy wrzucić nasz stos do instrukcji print, dzięki temu, że mamy zadeklarowaną metodę str, która zwróci nasz stos przekonwertowany na typ string. Sprawdźmy. Odpalmy. I jak widzimy, w naszym stosie trzymamy zmienną Pikachu. Możemy ją dodać tak, jak było na slajdzie, czyli Geralt i Charmander. I teraz zadeklarujmy kolejną metodę. Kolejną metodą była metoda pop. Była to metoda, która zwracała nam ostatni element w naszym stosie. Moglibyśmy zrobić to w ten sposób, że byśmy zwrócili ostatni element naszej listy, aczkolwiek musimy najpierw sprawdzić, czy ta lista nie jest pusta, gdyż jeżeli spróbujemy użyć tej metody na naszej pustej liście, nie będzie żadnego elementu, to pojawi się błąd. Dlatego musimy zaimplementować również metodę isEmpty, która będzie sprawdzać, czy nasz stos jest pusty. Teraz możemy użyć naszej metody isEmpty. Odwołujemy się do niej za pomocą kontekstu, który dostajemy tutaj, gdyż jest to metoda w naszej klasie. Self isEmpty. I metoda ta sprawdza, czy długość naszej listy jest większa od zera. Właściwie to powinniśmy zrobić to w ten sposób. Gdyż jeżeli długość jest równa lub mniejsza 0, to wtedy jest empty. Teraz mamy zgodne nazewnictwo naszej metody z tym, co robi. Czyli jeżeli jest empty, jest pusta, to zwracamy non. Jeżeli nie jest pusta, to wtedy zwracamy ostatni element w naszej liście, czyli self, stack, pop. Gdyż ta metoda zwraca nam ostatni element w naszej liście. Sprawdźmy, czy to działa. MyStack pop. Wrzućmy to do funkcji print. Sprawdźmy. Funkcja print zwróciła nam ostatni element z naszej listy, jakim był Charmander. Jak widzimy, został on wyjęty i nie ma już go dalej w stosie. Czyli obie metody działają. Zadeklarujmy sobie jeszcze metodę pick. Metoda pick pozwala nam podejrzeć ostatni element, jaki mamy na liście. Tak samo jak w metodzie pop, musimy najpierw sprawdzić, czy nasz stos jest pusty. Jeżeli jest pusty, zwracamy non. A jeżeli nie jest pusty, to wtedy zwracamy nasz ostatni element. Tylko że nie wyjmujemy go z naszego stosu, tylko go podglądamy, więc nie użyjemy do tego metody pop, która usuwa nam element z naszej listy, z naszego stosu, tylko użyjemy do tego innego sformułowania. Odwołamy się do naszego stosu i zwrócimy element, czyli odwołamy się za pomocą indeksu. Użyjemy do tego instrukcji len. Zwraca nam ona długość naszego stosu, dlatego potrzebujemy odjąć 1, aby odwołać się do indeksu. Gdyż indeksy na liście numerowane są od 0, a funkcja len w tym wypadku zwraca nam 3, bo mamy 3 elementy na liście. A na liście nie ma elementu z indeksem 3, bo elementy na liście numerujemy od 0. Są elementy z indeksem 0, 1, 2. Dlatego właśnie odejmujemy 1, aby odwołać się do ostatniego elementu na liście. Możemy na przykład, zamiast tej metody, użyć metody pick. Jak widzicie, pick zwróciła nam naszą wartość Charmander, ale nie usunęła jej z naszego stosu. Właśnie w ten sposób zaimplementowaliśmy stos w Pythonie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda Wam się w Waszej programistycznej karierze. Zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z materiałami, a także do polubienia tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i cześć!